Bycie wampirem jest naprawdę spoko. Chociaż wybór potraw jest mało zróżnicowany, ponieważ we wszystkich potrawach musi być krew, którą bądź co bądź w Polsce do jedzenia można dostać jedynie w zupie o nazwie czernina. Jednak nie narzekajmy, ponieważ ja nie narzekam. W momencie słuchania narzekania, nasz mózg funkcjonuje podobnie do tego, kiedy się stresujemy. A jak wiemy, stres jest niezdrowy. Dlatego postaram się nie narzekać i pokazać wam minusy bycia wampirem, abstrahując od tego, czy rzeczywiście możesz się nim stać. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, są kły. To, że mówienie czegoś z dodatkową masą w buzi wymaga praktyki, jest oczywiste, aczkolwiek często pomijane. Jest tak dlatego, że mówiąc coś z dodatkową masą w buzi, musimy inaczej układać nasze usta. Często osoby z początku posiadania kłów mówią niewyraźnie bądź ich usta się często męczą, a wampirami w tym, jak my je pojmujemy, zostają ludzie, którzy ewoluują z braku kłów do ich kłów. Dlatego tak jakby każdy wampir na nowo musi nauczyć się mówić. Drugim faktem w temacie kłów jest to, że bardzo łatwo się nimi skaleczyć. Szczególnie w usta, co jak widzicie, przytrafiło mi się na przestrzeni ostatniego tygodnia. Natomiast drugą rzeczą niepowiązaną z kłami jest słońce. Jak wiecie, wampiry są uczulone na światło słońca. Jednak cała reszta wydaje się być nieszkodliwa. Z uwagi na to, że wielu ludzi prowadzi nocny tryb życia, fakt ten wydaje się być mało szkodliwy, a przynajmniej nie jest mega dużym minusem. Jednak wciąż jest minusem. Trzecią rzeczą jest krew. Opowiadałem o niej w paru odcinkach, w paru kontekstach. Jednak wszystkie te konteksty łączy jeden wielki, ogromny minus. Otóż stworzeń, które są wśród nas i które możemy nazwać wampirami, jest cała masa. Jednak to, że możemy ich nazwać wampirami, nie czyni ich odpornymi na choroby, a w szczególności na te, które pływają w naszej krwi. I chorób, które mogą zabić wampira, jest bardzo malutko. Aczkolwiek jedna osoba na miliard będzie ją posiadała. I działa to w dwie strony. Ponieważ choroba, która nie zabije wampira, zabije, że tak powiem, jego pożywienie. Ponieważ te choroby przenoszą się również z wampira na człowieka. Rzecz jasna, jak i z człowieka czy innego zwierzęcia na wampira. Jak widzicie, wampiry nie mają życia usłanego różami. A jak chcecie drugą część tego odcinka, to dajcie znać w komentarzu. To jest krótki film i nagrywam go po to, żeby życzyć wam spełnienia wszystkich waszych marzeń w nadchodzącym roku.